Oczywiście, że religię zakładali bogowie, kosmici z upadłego nieba. Warto zauważyć, my też jesteśmy kosmitami w kosmosie. Fakt, żadna religia nie jest spójna w sobie i wobec innych religii. Czy to naukowych, czy filozoficznych teorii życia. Podobnie jak kosmici, aniołowie, w cudzysłowie, co powychodzili z nieba, walczą o wpływy i obszary galaktyczne, jak politycy i przywódcy o granice naszych państw, tak i oni walczą o nasze poglądy, myślenie i wyzwolenie. Jednym słowem, walczą o naszą duszę, by się im podlizać. Ta energia jest podtrzymywana dalej i utrwalana niepotrzebnie. Inteligencja ma to do siebie, że im wyższa, potrafi być bardziej wredna. To mi powiedział ojciec Pio. Dlatego superwysokie istoty z naszych kosmicznych światów nie chcą odpuścić. No ale jedyna metoda na nich, aby nami nie manipulowali na wyżynach naszej świadomości, to nasza miłość bezwarunkowa. Oni miękną wtedy. Oni oczywiście o niej wiedzą, ale ją nie stosują. Dlatego ten utopijny świat nadal niesłusznie istnieje. Tam, gdzie jest dusza czysta, od razu się ją wyczuwa, a doktryny religijne jedynie fałszują jej obraz. Wiedza ojca Pio. Przeczytam wam parę myśli. Powiem teraz trochę żartem i przewrotnie. Nie ma ideałów i idealności. Nawet w niebie można się pokłócić, ale na innym poziomie rozumienia swoich potrzeb niż na ziemi. Nawet Bóg nie jest doskonały, idealny, w cudzysłowie oczywiście, bo stworzył dusze, które poprzez wolność i możliwości wyprodukowały zło. Choć go w tym momencie akurat usprawiedliwiam w całości, Bóg nie mógł inaczej, by zachować nas wolnymi. Wolność to wolność i On to respektuje. To, co ludzie i aniołowie zepsuli, muszą sami naprawić i w duszy, i we wszechświecie, jako różne społeczności i rasy. Nie ma ideału. Jedynie idee są idealne. Mam nadzieję, że jest nim nasz Bóg. Mama, partner, kochanek, kochanka. Wieczna bajka szczęśliwości. I teraz słowa ojca Pio, jakie do mnie wypowiedział. Nawet dla Boga musisz znaleźć usprawiedliwienie przed sobą i przed innymi. Wiedza ojca Pio. Kolejne myśli, wiersze. Bóg się ukrył za dobrocią i miłosierdziem, za oddaniem się nam bezgranicznym. Miłość na ziemi nie jest tylko radością, kompletna radość bowiem to daleka przyszłość. Światłość świata jest niezauważalna, świeci skutecznie, ale nikt prawie tego nie widzi, a kryje się ona w miłości i miłosierdziu. Rozumiała to dobrze święta siostra Faustyna Kowalska. Wiersz. Dobry przyjaciel to jak skała
na której można się pewnie oprzeć. Trudno o nim nie myśleć, trudno mu nie zaufać. W nim jest zawiązka serca i dobra rada. Przy nim roztaczają się wonie róż, a jego mocny pas otacza i ciebie. Przy nim wszystkie twoje pączki zakwitną. Dobry przyjaciel jest twoim pokojem, olejkiem wonnym, rozciągniętym po ciele. On umie wszystko, być łagodny i czuły. On jest twoim rycerzem, a jego nektary odurzają twoją duszę. W jego obecności zapominasz wszystko, co było nieudane. On jest twoim kielichem wina, a pod nogami rozsiewa ci kwiaty obficie. Jest twoim sługą i panem. Nikomu tak nie zaufasz, jak jemu. On jest prosty, a drogi jego zawsze wiodą szlakami prawdy i miłości. On jest twoim szczęściem, dlatego twoje dni upływają bardzo mile. Kolejne myśli. Dusze nasze, na pewno i częściowo obecne ciała, zostały uczynione na wzór i obraz Boga. Jesteśmy prawie tacy sami, jak On, jeśli chodzi o duszę. Lecz taki zrobił nam majstersztyk, abyśmy właśnie mogli to odczuwać, że jesteśmy wolnymi bóstwami. Bóg to my, mówi się. Ale jest to jednocześnie bardzo niebezpieczne, bo dzięki temu poczuciu powstało w konsekwencji zło i cierpienie. Tylko pokora może utrzymać to poczucie w ryzach, że jesteśmy iskrami Boga. Inaczej rodzi się prywata galaktyki, cierpienie, piekło w tych galaktykach. Nazwać siebie Bogiem to straszliwe ryzyko. Trzeba na to uważać i to bardzo. O doskonałym Bogu zawsze mamy jak najlepsze zdanie i wyobrażenie. Przy tworzeniu tego świata był to zapewne marny Bóg, nieudolny. Bo jak mógł nam urządzić tak straszne piekło, gdzie jeden drugiego atakuje, a nawet morduje? Młodość to szaleństwo i nieodpowiedzialność, a starość, niedołężność, ból i rezygnacja. To takie rzeczy podarowałby nam dobry ojciec? Wiemy w sercu, że nie. Z twórczych aktów niemądrego stwarzania mogło być więcej. Zapewne tak jest. My należymy do kręgu jednej z wielu Odysei kosmicznych. Dla naszej świadomości takich światów materialnych czy półmaterialnych może być nieskończona ilość. Podkreślam, dla naszej świadomości, bo dla Boga Wszechmocnego, Wszechwiedzącego wszystkie wszechświaty stworzone są ograniczone. To mi ojciec Pio mówił. Ponieważ nie pochodzą od Niego. Nie ma co szukać innych historii kosmicznych, gdyż kompletnie nie mamy do nich dostępu. Nam musi wystarczyć ta historia, w której czynnie uczestniczymy. A i tak jeszcze niewiele wiemy na temat dziejów naszej galaktyki, czy naszej Ziemi. Skrawki dosłownie wiedzy. Trzeba jednak podejmować próbę odpowiedzi, bo inaczej niczego się nie dowiemy. Jeśli nie podejmiemy duchowego rozwoju, czyli poznania prawdy,
będziemy mieli problem z wydostaniem się z tego tragicznego kosmosu do wiecznej krainy prawdziwego, kochającego Boga, mamy, kochanka, kochanki, do świata wspaniałego towarzystwa pięknych istot z naszych bajek. Jak się popatrzy choćby na drogę mleczną, która zieje ogniem, pyłem, promieniowaniem i eksplozjami rozwalających się słońc oraz planet, to w wyższych, niewidzialnych dla oka sferach może być podobnie. No to nawet święty Paweł już kiedyś powiedział, jak on do tego doszedł, nie wiem, ale stwierdził, wszyscy zgrzeszyli. Użył słowa zgrzeszyli, a ja bym już go nie zastosował. Na tamte czasy może było aktualne. Uważam, iż wolność, a potem brak stałego źródła zasilania po wyjściu aniołów z nieba spowodowały degenerację układów atomowych i subtelniejszych jeszcze, dotykających nawet duszy. Dusza doznała skazy, słowa Ojca Pio. I jest tego efekt kosmiczny i osobisty. Piękny jest świat. Nie ma nas, nie ma świata. A światów jest wiele. Potrafią się sobą zachwycać i wzajemnie przenikać. Pieścić delikatnym uśmiechem i czymś tam jeszcze niepojętym. Ale to nie wszystko. Są światy o wiele piękniejsze niż te, w których żyjemy. Do nich należy dążyć. Wiersz. Moja natura. Skąd wiem, że naturą moją wieczna błogość i wiedza? Skąd mi wieczność przyświeca, jak gwiazdy nocą? Słyszałem huk lawin i zgrzyt cierpień, lecz zrozumiałem, że najmądrzejsza jest miłość, piękno i wiedza. Skąd ja to wiem? Patrząc na ten nasz świat i ludzi, dostrzegam sprawy Boże. Pomimo, że nie są one oryginalne, gdyż stworzenie przez dzieci Boga zostało oszukane. Ale staram się je uduchowić i uwielbiać dla większego dobra wspólnego. Choć krytykuję zło i zapaść, to jednak zaraz mówię o filozofii miłości i staram się stale przezwyciężać na stronę dobra wszelkie niedogodności. Mimo wszystko jest to boski świat, nawet ten piekielny, gdyż inspirowany przez dzieci Boga, a więc przez miłość Boga do swoich dzieci. Wiem na pewno, że kiedyś poprzez promowanie dobra i miłości, wszyscy powrócą do swojego prawdziwego domu, pałacu. A na ziemi promocja dobra też zbierze swoje wspaniałe żniwo. Bo o to tak naprawdę chodzi wszystkim ludziom i wszystkim aniołom w kosmosie. O dobro, o dobrobyt, spokój i miłość na wzór niebiański. Dlatego póki rozmawiać trzeba o wszystkim, o pokoju, o wojnach, o zagrożeniach, o mediach, o polityce, o wszystkim. Rozmowy oznaczają szukanie i pokazywanie, a to prowadzi do ujawnienia największych prawd dla ludzkości. To może tyle na dzisiaj.
W moich pismach jest zawarte wszystko to, co mówił mi. Przyprowadzam świętych wielu, by przekazać światło dni. Ojciec Pio mówił do mnie: Bóg dał ci taką głowę, byś zrozumiał wiekie rzeczy, byś wiódł życie nowe. Święci przy mnie wciąż stawali, w moim sercu, w mojej duszy. Ich obecność i prowadzenie moje pióra zawsze ruszy. Siostra Faustyna, królowa Jadwiga, Teresa Wielka, Jan Bosko, Michał Archanioł, z Franciszkiem z Asyżu. On patronem moim jest, z nim umówiłem się na wiele żyć. Wstecz Jan Bosko i Teresa Wielka zawsze przy mnie są. Przy moim pisaniu w mojej głowie światło świecą w noc. Lekkość w moich słowach, ważnych sprawach z ich mocy tkwi. Ojciec Pio zawsze mówił, że to dar skóry mi. Ojciec Pio mówił do mnie: Bóg dał ci taką głowę, byś zrozumiał wielkie rzeczy, byś wiódł życie nowe. Święci przy mnie wciąż stawali, w moim sercu, w mojej duszy. Ich obecność, ich prowadzenie moje pióro zawsze ruszy. Siostro, rozmawiałem przez ponad 6 lat. On mi dał duchową mądrość, świętych głosów cały świat. W moich pismach jest zawarte wszystko to, co mówił mi. Przyprowadza świętych wielu, by przekazać światło dni. W nowej Hucie wiedzę dostał Wiesław Matuch, tak to szło, by przekazać ją otwartym duszom, gotowym na to. Ojciec Pio mu przekazał duchowy skarbów moc, by świat wyruszył z wiedzą jak najjaśniejsza noc. W nowej Hucie wiedzę dostał Wiesław Matuch, tak to szło, by przekazać ją otwartym duszom, gotowym na to. Ojciec Pio